witam. Kolejny filmik garażowy, także kłady, sady i tak dalej. No i taka usterka teraz. Może niektórzy mają, także będzie można obczaić, co jest 5. Znaczy tak, no, kład odpala ogólnie i tak dalej, nie ma problemu z odpalaniem. No ale jeśli się na przykład przygazuje do końca, nieważne na jakim biegu, no to zaczynasz przy tej wysokiej partii obrotów przerywać, nie? Tak jakby go coś dusiło, no też może, też sądzę, że może być taki objaw, jeśli się przejedzie jakiś kawałek i też jest później odcinanie, no po prostu silnik odcina przy wyższych obrotach, nie? No i teraz tak, przyda się tu miernik, ja już tutaj, ostatnio też już miałem tutaj, mówię, właśnie taki objaw i już stwierdziłem, że już po prostu olej wysłużył już swoje, no i po prostu temperatury zaczęło już zbierać uzwojenia, nie? Także miernik ustawiamy sobie na kiloomy, podłączamy do czerwonego kabla z czerwonym tym pierdolnikiem. No, jakoś spróbuję to tutaj ogarnąć tak, żeby było widać. No i tam dotykamy do masy gdziekolwiek, nie? O kurczę, będzie... Oj, uciekło mi jeszcze raz. Adżustator jest wymieniony, więc tu się powinno mieścić tam między 400 a 500 kiloomów, nie? Także tutaj mamy 450 w tym przypadku. Także to jest nowy stator wymieniony, co świeży dopiero. Ten jest dobry, nie? Także... Mówię, na takie wahania, no nie wiem do jakiego marginesu stator może być sprawny, jeśli ta rezystencja będzie tam spadać na cewce zasilającej moduł. Także nie wiem, więc pewnie tam jeszcze jest jakaś tolerancja, no może do 100 kiloomów, także nie wiem dokładnie. Także mniej więcej tyle ma sprawny, a tutaj mamy zepsuty stator. Dobra, też tu spróbuję gdzieś tam jakoś to ogarnąć. Zobaczymy, czy złapie. No, złapało. A ten ma, jak widać, on nawet kiloomów żadnych nie trzyma. Ma 350 ohmów, a tam była wartość w kiloomach. Także ten stator jest zepsuty. Także jak ktoś ma taką przyczynę, no to wystarczy sobie na tym kabelku tutaj w kiloomach sprawdzić. Jeśli jest ta wartość poniżej tych kiloomów, no to macie po prostu ten stator z cewkami, czy cewko, no stator, ja na to stator mówię, z cewkami przeważnie, także to jest do wymiany. No też tutaj już te uzwojenia niektóre od świateł widzę, że są podbarwiane, więc no więc też już może był jakiś problem z ładowaniem akumulatora być i tak dalej. Nie wiem czemu te akurat od dołu są, ale tu chyba być może więcej olej stoi od dołu, dlatego one po prostu są zwarte. Dobra, to taki mały poradnik z taką usterką. Jeśli ktoś ma, no to miernik w rękę sprawdzać. I jeśli się te po prostu parametry nie mieszczą w jakimś tam normie, no to niestety trzeba kupić i wymienić stator. Wtedy objaw zniknie. Dobra, tyle na tyle. Do kolejnego odcinka.